Obrzydliwe praktyki fundacji DIOZ. Ostatnio wybuchła afera wokół DIOZ-u, czyli jednej z najpopularniejszych fundacji w Polsce, wchodzącej w masę współprac z dużymi twórcami i frikowymi federacjami. Dzisiaj postanowiłem się przyjrzeć kilku krzywym akcjom i praktykom DIOZ-u, które znalazłem w internecie. Dodatkowo wyszła na jaw czarna kryminalna przeszłość Dagmary z Królowych, że jego odklejki były trollowaniem. Na start powrócimy do tematu Stanowskiego oraz tego zakazu. Jakiś czas temu przybliżałem wam całą aferę z Ryanem Garcia, czyli pięściarzem kategorii lekkiej, aktualnie jednego z najbardziej zasięgowych bokserów w mediach. I zrobiło się o nim głośno przed jego ostatnią walką, bo jego zachowanie było, delikatnie mówiąc, dziwne. Pojawiły się głosy o problemach z używkami, hazardem. Garcia rzucał naprawdę niepokojącymi teoriami spiskowymi, że na przykład był wykorzystywany jak miał 2 latka. I was 2 years old, they raped me. Że zmuszali go do oglądania czynności na dzieciach, no i na domiar tego upozorował jeszcze swoją śmierć. No i wiele ludzi spekulowało, czy to o problemach z narkotykami, problemach psychicznych, czy w ogóle nadchodząca walka się odbędzie. No ale starcie się odbyło, dzień przed walką mieliśmy oczywiście ważenia i Ryan przekroczył dopuszczalną wagę o 1,45 kg. Dostał za to nawet karę $1,5 miliona. A na ważenie walnął sobie jeszcze browarka. Na konferencji oraz programach ze swoim przeciwnikiem wciąż zachowywał się, jakby był kompletnie odklejony od orbity. Poważa. NGQ, doing what I do, all white, looking nice, okay, come through. I don't know if Ryan Garcia is taking the fight serious or not. Po tych wszystkich odklejkach Garcia nikt nie wierzył w jego wygraną. Na przykład bookmacher ustawił na nim stawkę 5.25. Można było na tym kursie naprawdę się dorobić. Garcia wjechał bardzo agresywnie w Davina. Podczas całej walki znokdownował go 3 razy, najpierw w 7, potem w 10, a na koniec w 11. Nie tak pojebane jest to, że pomimo tego, że go znokdownował 3 razy, to u jednego sędziego był remis. W 11 rundzie. I tak oto nasz odklejony Ryan z problemami psychicznymi i narkotykowymi wygrał walkę. Został pierwszym pogromcą Davina Haneya i pochwalił się, że ze wszystkiego zarobił $50 milionów. Jest całkiem tłusto. Ryan zyskał ogromny respekt w oczach ludzi, tym bardziej, że w ostatnim czasie przyznał się, że wszystkie te jego odklejki to była zaplanowana akcja, ograna już miesiące temu. We have a pre-recorded months ago. What did I say was gonna happen? I said, I'm about to make sure everybody thinks I'm gonna go crazy, I'm gonna do this, I'm gonna do that. Like, I have it all documented. I niby można mówić, że ziomek ma 200 IQ, ale no, to jego trollowanie mocno przekraczało granicę, bo typ mówił o wykorzystywaniu dzieci przez elity światowe, wspominał, że sam był wykorzystywany, upozorował swoją śmierć. Dla mnie to jest trochę za mocne, żeby trollować pod sprzedaż walki. Zwolennicy teorii spiskowych mogliby teraz powiedzieć, że to tylko taka przykrywka. Rzućcie swoimi przemyśleniami w komentarzach. No i chuj, jesteś... Numer 2. Znowu został. Tak, krzycz dalej. Krzycz dalej, kurwa, na tego kota, to ci Dios, kurwa, go zabierze. Teraz porozmawiamy o Dagmarze Kaźmierskiej, którą możecie kojarzyć z programu TTV Królowie Życia, bo zrobiło się głośno na temat jej kryminalnej przeszłości. Pierwszy raz o Dagmarze mogliśmy usłyszeć w 2016 roku za sprawą Królowych Życia, gdzie pokazywała swoje codzienne, luksusowe życie. Ja ci coś powiem tak, nie będę tu krzyczeć przy ludziach, zaczynam się denerwować. Przyjaciółka mnie tak denerwuje. Ja to uspokaję. No, wiem. A mnie by nawet to nie uspokoiło. I widzowie pokochali ją za dystans do siebie, otwartość oraz szczerość. Nie można dusić w sobie emocji żadnych, ani nerwów, ani smutków. Trzeba wszystko wyrzucać na zewnątrz, wtedy człowiek dłużej żyje. Doszło to do takiego stopnia, że kobieta dostała nawet swój własny serial, czyli Dagmara szuka męża, a nawet wystąpiła w filmie Patryka Wegi. Kurwa. 8 liter. To nie wiem. No to jesteś wolna. Krytyka w jej stronę zaczęła się od wzięcia udziału w Tańcu z Gwiazdami, gdzie mimo słabych ocen przez jury przechodziła dalej dzięki sympatii widzów. Według widzów to było naprawdę nie fair, bo inni się tam naprawdę starali, a ona po prostu stała w miejscu. Ale parę dni po dostaniu się do półfinału ogłosiła na swoim Instagramie, że odchodzi z programu. Nie mogę już dla was tańczyć, nie mogę was już rozweselać. Co ludzie skomentowali, nigdy nie zrozumiem, co ona robiła w tym programie i czemu taka osoba jest promowana. Dagmara rezygnując, wreszcie coś dobrego zrobiła dla tego programu. Przez udział w Tańcu z Gwiazdami jej osoba zrobiła się jeszcze bardziej rozpoznawalna. A media zaczęły się nią bardziej interesować i wrócił temat jej przeszłości kryminalnej. Portale już kiedyś o tym wspominały, natomiast nie w takim dużym stopniu. A dodatkowo teraz wyszły na jaw nowe informacje. Dagmara w Kłodzku w 2005 roku założyła agencję towarzyską pod nazwą Heidi. Miała ona wabić nieświadome barmanki i dopiero po czasie informować o prawdziwym charakterze pracy. Jak możemy przeczytać, w przypadku odmowy świadczenia usług lub chęci odejścia z agencji, na kobiety były nakładane przez oskarżoną kary pieniężne, stanowiące z reguły równowartość utraconego przez nią w związku z tym zarobku. Kobiety miałyby
być tam również bite oraz montowane. Dagmara w swojej książce napisała, jeśli jest ktoś ciekawy szczegółów sprawy, to są w dokumentach, niech sobie jedzie do sądu i poczyta akta. I dokładnie to zrobili dziennikarze z portalu Goniec. W artykule ujawnili historię jednej z dziewczyn pracującej tam w 2007 roku, czyli samotnej matki, o której zdiagnozowano nowotwór. Zdesperowana dziewczyna z braku pieniędzy zdecydowała się na podjęcie pracy jako prostytutka. Miała być to jednak chwilowa, szybka akcja, żeby zarobić na potrzeby jej syna. Po czasie jednak miała dość tej pracy, bo tęskniła za synem. Chciała wrócić do domu i najzwyczajniej w świecie tego żałowała. Jej stan zaczął również się pogarszać, a nowotwór dawać przerzuty. I miało to być spowodowane zmuszaniem jej do opalania w solarium. Ludzie pracujący w agencji Dagmary mieli też wciągnąć ją w narkotyki. Do takiego stopnia, że dziewczyna zażywała po 5 gram substancji dziennie. W zeznaniach dziewczyna przytoczyła sytuację, w której została zmuszona do przyjęcia miny pod groźbami autu, ponieważ nie miała siły stać z łóżka, aby iść do pracy. Marysia po niecałych 2 miesiącach pobytu w Kłodzku próbowała uciec, jednakże ktoś ją przyłapał i natychmiast zadzwonił po Dagmarę. Groziła ona jej wtedy, że jeżeli ucieknie, to znajdzie ją i pokaże, że nie jest taka milutka, na jaką wygląda. Wtedy miał być pierwszy raz, kiedy została popita, potem miało się to dziać regularnie. Kobieta podjęła kolejną próbę ucieczki, tym jakim razem... Jakim cudem, kurwa, stary, ona dostała tylko 1,5 roku za coś takiego, jeszcze to są akta sprawy. Wiecie, problem jaki jest, kurwa, że ja mam wrażenie, że za to samo przestępstwo mężczyzna by, kurwa, na dożywocie wpierdolili, nie? Udaną, jednak potem znowu ją złapali i ponownie zawieźli ją do agencji. Dagmara krzyczała na nią i biła ją rękami po całym ciele. Mówiła, że to kurwa człowiek, że pozabija nas wszystkich, że... Ja pierdolę, przypierdalają mi się do niej za prowadzenie głupiego domu rozkoszy, niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nie był właścicielem burdelu i nie handlował ludźmi. Ja nie wiem, czy ktokolwiek kiedyś handlował ludźmi przez CH, ale to trzeba by było popytać wszystkich. No niestety nie prowadziłem badań, ale kurwa podejrzewam, że raczej mnie nie zaskoczyłyby wyniki tego typu badań, tak? Nikt nam nie pomoże. Następnie dziewczyna miała zostać zaciągnięta do pokoju i wykorzystana na rozkaz właścicielki jako kara za ucieczkę. Nasza królowa życia nawet wspominała w swojej książce na temat tego miejsca. Od wielu lat wiem, jak smakuje sława. W Kotlinie Kłodzkiej znali mnie wszyscy. Nie ma się czym chwalić. Kryminał to nie pierwszy rząd w operze. Zdawałam sobie sprawę, że igram z prawem. Wiedziałam, że prędzej czy później będę musiała za to zapłacić. Wyrok w tej sprawie zapadł w 2009 roku. W czasie procesu biegła oraz sąd uznali zeznania Marysi za wiarygodne, a Dagmara za wszystkie czyny została skazana na łącznie 3 lata pozbawienia wolności. Jednakże odsiedziała jedynie 14 miesięcy. U dziewczyny stwierdzono natomiast zespół stresu pourazowego, objawiający się m.in. silnymi lękami, koszmarami czy poczuciem zagrożenia. Po opublikowaniu artykułu pojawiły się oczywiście komentarze ludzi na temat Dagmary. Jak można takie coś promować, ba jeszcze robić gwiazdę? Niech wypierdala z przestrzeni publicznej. Pamiętajmy, że z takich odpadów robi się gwiazdeczki. TVN oraz Polsat po opublikowaniu artykułu Goniec bardzo szybko odcięli się od Dagmary, usuwając programy, w których brała udział. Jest to chore, a zarazem przykre, że to wszystko przez tyle czasu leżało w tajemnicy, a taka osoba mogła robić karierę w telewizji i w internecie. W przestrzeni publicznej nigdy nie powinno być miejsca na promowanie takich paskudnych istot ludzkich. Bardzo podobała mi się mobilizacja internetu, jak pewna gala frikowa bawiła się w robienie z byłego gangstera Słowika wielkiego bossa federacji, a skończyło się to kompletnym cancelem. Teraz też widziałem, że jakaś federacja robiła podchody, by Masa, czyli inny emerytowany gangus i świadek koronny, brał udział w galach frikowych i zarabiał pieniądze, ale szybko spotkało się to z krytyką ludzi. I ja jestem jak najbardziej za tym. Nie pozwólmy tym parszywym gangusom robić kariery w internecie, jeżeli jeszcze zaledwie parę lat temu ich życie i zarobki były oparte na krzywdzie ludzkiej. Ostatnio w internecie wybuchła głośna afera z Diozem, czyli tą popularną fundacją ratującą zwierzęta. Możecie ją kojarzyć, bo często jest stosowana przez polskich influencerów jako bezpieczny wybielacz wizerunkowy. I clue dramy polega na tym, że Dios przetrzymuje całkowicie zdrowego psa, a ich zbiórki to fake, aby wyłudzić pieniądze od ludzi. Postanowiłem się temu przyjrzeć i wyniki mnie naprawdę zaskoczyły, ale zacznijmy od początku. Sytuacja, o której było głośno... Okej, to mocne stwierdzenie, że coś jest fake i ten... I służy, żeby wyłudzać pieniądze od ludzi. O. No, w internecie zaczęło się od ucieczki owczarka podhalskiego z posesji pewnej kobiety. Kobieta niemal od razu stawiła posta na Instagrama informując o całym zdarzeniu, gdzie również poprosiła o jak najszybszy kontakt w przypadku znalezienia zwierzaka. Dała też tam nagrodę 1000 zł za pomoc i czytając to, można było odczuć, że kobiecie naprawdę zależy na tym, aby owczarek wrócił cały i zdrowy do domu. Niedługo potem Fundacja Dios opublikowała na swoim Instagramie filmik, gdzie ten sam pies leży na pasie zieleni na autostradzie owinięty w koc termiczny. W poście z tego zdarzenia piszą w emocjonalnych słowach:
Wyziębiony, obolały i pokiereszowany owczarek podhalski czekał na śmierć, leżąc na pasie zieleni pomiędzy ruchliwymi pasami autostrady. Przemoczone i drżące z zimna zwierzę praktycznie pozbawione było szans na ratunek. Każdy jego ruch mógł zakończyć się tragicznie. Wyłącznie dlatego, że nie miał już sił na jakikolwiek ruch. Uniknął śmierci. W opisie posta oczywiście możemy znaleźć link do zbiórki, gdzie ludzie mogą wpłacać pieniądze, a Dios stwierdził, że pies został tam umyślnie wyrzucony. Właścicielka, widząc to, mogą wpłacać pieniądze, a Dios stwierdził, że... No, otrzymujesz takie zgłoszenie, zastanawiasz się, czy za frajer wyrzucił psa na środku autostrady, bo raczej pies tam nie przyfrunął. Pies został tam umyślnie wyrzucony. Właścicielka, widząc to, próbowała natychmiastowo skontaktować się z fundacją oraz stawiła kolejny post na Facebooku, w którym mówi, że zwierzę jest przetrzymywane bezprawnie i nie chcą oni go jej oddać. Została również poproszona o przesłanie zaświadczenia o obowiązkowych szczepieniach, bo według Diozu stan psa nie wskazywał, jakoby miał chociaż raz w roku odwiedzać lekarza. Fundacja kontynuowała wstawianie Insta Stories, gdzie dawali znać, że pies jest cały w kleszczach i pchła. To robactwo wychodzi. Okruszek też jest zapchlony. Na innych natomiast, że jego stan wynikał z przemęczenia i wyziębienia oraz zmaga się z problemami ortopedycznymi, a kontakt z Diozem wciąż był znikomym i upierali się, aby nie wydawać psa. Dlatego właścicielka pojechała do ich placówki. Kobieta miała spokojnie wyjaśnić całą sytuację wolontariuszce i pokazać jej kartę medyczną psiaka. Jednakże w tym momencie miała ona wpaść w panikę i zacząć krzyczeć, że mają się stamtąd wynosić. Wówczas właścicielka zadzwoniła po policję. W obecności funkcjonariuszy pokazała dokumentację medyczną, a oni wydali nakaz oddania czworonoga. Ponoć prezes Diozu potwierdził, że psu nic nie dolega i zobowiązał się sprostować sytuację w mediach, czego do teraz nie zrobił. Dios jeszcze obciążył właścicielkę psa rachunkiem 1000 zł. To jest trochę śmieszne, bo zrobili zbiórkę na tego psa i zebrali tam 15 000 zł. W nocy mój mąż otrzymał e-mail z kartą informacyjną wizyty. Mimo że badanie i diagnostyka są datowane na 20 kwietnia 2024 roku, 23:52, to na karcie informacyjnej zamieszczone są pełne dane mojego męża, które zostały podane dopiero 21 kwietnia na cele sporządzenia faktury. W treści karty w uwagach dotyczących leczenia jest napisane: dokumentacja z wizyty zostanie doręczona na wskazany przez właściciela adres mailowy w dniu 22 kwietnia. Widzicie tę sprzeczność? Przecież Dios, przeprowadzając w sobotę wieczorem badanie psa, nie mógł chyba z góry zakładać, że następnego dnia jednak zwróci psa właścicielowi, a pojutrze dośle dokumentację mailowo. Dodatkowo karta została... Jak zakładasz tą kartę, to nie możesz... Na przykład założę ją dzisiaj i wypełniał ją w momencie, kiedy będę miał więcej informacji. Czy to jest jakby jakiś dokument zamknięty na zasadzie zaczynam go wypełniać, on musi być dzisiaj skończony. Można? Okej, no ja... Wiecie, jaki jest problem tych wszystkich ludzi, którzy o tym nagrywają? To wam powiem pod koniec filmu. Została podpisana przez weterynarz zdolność... Karta jest na bieżąco zupełnie, no właśnie też tak myślałem, nie? ...Śląskiego Centrum Leczenia Interwencyjnego Zwierząt, którego siedziba nie znajduje się pod wskazanym adresem. Jak mówi właścicielka zwierzaka, wszystko to prowadzi do wniosku, że dokumentacja medyczna została sztucznie spreparowana. Klinika, którą podał Dios, według danych i ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt, znajduje się w Dobromierzu, co potwierdzają relacje świadków. Po całej sytuacji w internecie wylało się sporo krytyki na fundację, a ludzie zaczęli twierdzić nawet, że organizują oni zbiórki wyłącznie w celach zarobkowych oraz że część tych psów może nawet nie być chorych. Prezes Diozów krytyki poinformował, że każdy darczyńca będzie mógł otrzymać zwrot pieniędzy, jednakże musi on się skontaktować z nim mailowo, a środki przekazane na owczarka zostaną użyte do ratowania innych zwierząt. No i okej, ale znalazłem jeszcze parę innych... Kurwa... ciekawych rzeczy i wychodzi na to, że to nie była pierwsza taka sytuacja. Podobna historia miała miejsce z psem Trumpem. Na początku lutego... Na początku myślałem, że mi coś w tle kurwa wyskoczyło. Jaka muzyka, kino akcji, co? Zwierzak zniknął ze swojej posesji i właściciel od razu wrzucił o tym posta na Facebooka. Zniknięcie było niebezpieczne dla jego zdrowia, ponieważ pies miał zapalenie trzustki oraz musiał być pod stałą opieką lekarzy i być na specjalnej niskotłuszczowej diecie. Choroba ta spowodowała, że pies wyglądał po prostu jak szkielet. I Dios tego samego dnia poinformował, że ich inspektorki odebrały psa rzekomo w stanie zagłodzenia. Jedyną chorobą, jaką ma ten pies, to jest choroba na głód. Nie miał on mieć żadnych problemów z trzustką czy wątrobą. Na InstaStories napisali również, że pies błąkał się regularnie po mieście, a ludzie dzwoniący do właściciela, że znaleźli pupila, mieli być wyzywani. Poście napisali też, że pies miał pić własny mocz z pragnienia i jak przy wcześniej opisywanej sytuacji, od razu ruszyła zbiórka na psa. Według wersji Diozu cała choroba miała zostać zmyślona po tym, jak właściciel dowiedział się, że pies do nich trafił. W odpowiedzi na zarzuty właściciel wysłał maila do fundacji oraz udostępnił na Facebooku historię leczenia Trumpa. Możemy tam zobaczyć, że regularnie odwiedzał weterynarza. No i 3 tygodnie później fundacja informuje nas, że pies nie jest już zagłodzony. Pies z wieloma chorobami, który powinien być pod stałą, regularną kontrolą i opieką. W zamian nagle ma
wiele chorób, a jego narządy, w tym trzustka i wątroba, były rozjechane. Jednak na całe szczęście udało im się wszystko ustabilizować. Dopiero udało nam się ustabilizować jego rozjechane narządy. To w końcu dolegało coś temu psu, czy właściciel sobie to wszystko wymyślił? I wymysły, że pies chora trzustka, zapalenie trzustki. Ale to nie koniec dziwnych historii związanych z tą fundacją, bo natrafiłem jeszcze na wiele artykułów, w których wynika, że pan Konrad, czyli prezes Diozu, wiele razy musiał stanąć przed sądem w wyniku oskarżeń, m.in. o bezprawne przetrzymywanie czworonogów, pomówienia czy naruszania miru domowego. Według mecenas Marty... Ale to został oskarżony czy został skazany? Bo to są dwie różne rzeczy. Ty blok, fundacja w sposób patologiczny unika kontaktu z organami administracji rządowej. Fundacja też ma nie stosować się do prawnych nakazów, kiedy odbierają zwierzęta właścicielom. Oskarżenie nie realizowali wynikającego... Ale to mówi mecenas jakiejś osoby, która jest oskarża, czy to mówi ktoś niezależny? Wiesz, o co chodzi? Jakby... Bo to śmiesznie brzmi, znaczy śmiesznie, śmiesznie pod względem, kurwa, że to śmiesza jakby wszystkie osoby, które są zaangażowane w pomoc dla tych, dla tej organizacji. Tylko z drugiej strony, jak zadasz jedno dodatkowe pytanie, kurwa, to trochę podważa, co oni mówią, nie? Z ustawy o ochronie zwierząt obowiązku wskazania miejsca jego pobytu, tym samym organ administracyjny nie mógł dokonać własnych ustaleń faktycznych w przedmiocie rzeczywistego stanu zdrowia zwierząt oraz podjąć decyzji co do ich dalszych losów. W moje ręce trafiła też decyzja prezydenta Wałbrzycha w sprawie pewnej właścicielki psa. Według wniosku Diozu, który wpłynął po odebraniu pupila, miał być on skrajnie zaniedbany w stanie wielu nieleczonych chorób i właścicielka udowodniła za pośrednictwem dokumentacji medycznej, że pies regularnie odwiedzał weterynarza i był leczony. I jedynymi dowodami Diozu były zdjęcia zwierzaka. Proszenie o dokumentację medyczną nie chcieli współpracować i jej nie dostarczyli. A prezydent po dokładnym przeanalizowaniu sytuacji wydał decyzję, że stan znęcania się nad zwierzętami nie wystąpił, w związku z czym brak jest podstaw orzeczenia o czasowym odebraniu zwierzęcia. Czyli w skrócie mówiąc, Dios bezpodstawnie odebrał i przetrzymywał psa. Podobna historia jest z panem Łukaszem, który... A na jakiej zasadzie oni w ogóle te psy zabierają? To jest na zasadzie, powiedzmy, ja nie dbam o psa, nie? Albo jest takie podejrzenie. To oni przychodzą do mnie do domu, zabierają tego psa, a dopiero potem trzeba wyrobić glejty pod to, że rzeczywiście dobrze, że go zabrali, ale jak się okaże, że go źle zabrali, to się zaczynają kłopoty, czy jak? Bo ja, kurwa, tego nie czaję za bardzo. Co nie przyszli, wzięli. Okej? Bo tak mi się wydaje. Okej. Ja niestety nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Który prowadzi agroturystykę w górach i posiada wiele zwierząt, w tym około 40 psów. Mam 40 psów, jako że w zimie jestem, ścigam się psimi zaprzęgami. Jest wicemistrzem świata w psich zaprzęgach i w wywiadzie powiedział, że dwóch inspektorów Diozu ubranych w mundur weszli na teren jego gospodarstwa podczas obecności jedynie jego nastoletniej córki i zabrali jednego z psów. I tutaj również natychmiast wystartowała zbiórka na pomoc. Więc dzień później pan Łukasz zaprosił do siebie policję wraz z powiatowym inspektorem weterynarii. Po dokładnym sprawdzeniu nie stwierdzili oni żadnych nieprawidłowości, nieznęcania. Burmistrz miasta umorzył sprawę, jednak Dios się od niej odwołał. Przez zawiłość prawa w tym temacie wyrok na korzyść pana Łukasza padł dopiero rok później. Ale to jeszcze nie koniec, bo tym razem Dios, 2 miesiące po kradzieży psa, postanowili go adoptować innej kobiecie, nie mając tego zwierzaka żadnych praw. 11 lipca, czyli 2 miesiące po odebraniu mi zwierzęcia, oddaję na podstawie umowy adopcyjnej, mam te wszystkie dokumenty, zwierzę osobie trzeciej, nie mając do niej żadnych praw do tego zwierzęcia. W internecie możemy znaleźć nagranie rozmowy pani Krystyny, czyli założycielki fundacji, wraz z kobietą, która adoptowała czworonoga. Możemy tam usłyszeć, że właścicielka Diozu mówi, że pan Łukasz może próbować odebrać psa, co raczej nie jest dziwne, skoro należy do niego. On tutaj może kombinować i może odebrać, bo sama wiesz, jak on mówi, wierzą siłą albo nakaz. Oraz, że ona się tego boi. No ja się boję, pani Krysiu, tak naprawdę. No. Później twierdzi, że trzeba ją gdzieś tak bezpiecznie ulokować i cicho sza, nikomu nic. Trzeba ją gdzieś tak bezpiecznie miejscu ulokować i cicho sza, nikomu nic. Z kontekstu rozmowy wynika, że namawia ona dziewczynę do ukrycia psa do czasu zapadnięcia wyroku przez burmistrza miasta. Obawia, że właściciel będzie chciał go odzyskać. Namawiała też ją do wycięcia chipa. To się tak robi z tymi chipami? To tak można? Pewno, że tak. No, bo słuchaj, jak ci przyjdą, no to powiesz, nie wydam, dopóki chipa nie sprawdzicie. Na nagraniu słychać, że dziewczyna adoptująca zwierzaka nie jest przekonana co do tego pomysłu i po prostu boi się to zrobić, a mimo tego... To jest popierdolone, że ten trend nagrywania stary już się nawet przeniósł na ludzie, którzy adoptują psy.
Pani Krystyna dalej próbuje ją na to namówić. Są to tylko trzy z wielu innych dziwnych historii na temat tej fundacji, które możemy jawnie znaleźć w internecie, jak tylko głębiej pokopiemy. Nie do pomyślenia jest, że fundacja wspierana przez gigantyczną ilość ludzi, w tym Fame, Bungie czy na przykład Buddę, ma tyle niedociągnięć i dziwnych akcji za uszami. Nie można im na pewno odebrać tego, że niosą pomoc i wielu zwierzakom naprawdę pomagają, ale ich praktyki są w wielu momentach obrzydliwe. Mi się w nich najbardziej nie podoba to granie ludziom na emocjach, by wycisnąć więcej kasy na zbiórkach. Te opisy na Instagramie są często napisane w tak tendencyjny sposób, by wzbudzić najbardziej skrajne emocje. Uważam też, że te ich interwencje, które wrzucają w internet, odbierania zwierzaków innym ludziom, są po prostu niesmaczne. Proszę pokazać się przed milionami słuchaczy, odbiorców. Tak? To chyba pan nikt. Co ty robisz? Proszę mnie filmować. No i to wszystko rzeczywiście dobrze i funkcjonuje, bo fundacja w sprawozdaniach finansowych notuje rocznie milionowe zyski netto. Więc mimo, że potrafią zamknąć rok na milionowych zyskach, a przychody przekraczają nawet 10 milionów, mimo współpracy z wielkimi twórcami, federacjami i setkami tysięcy obserwujących na Instagramie, bardzo zdumiewające są te ich posty, w których błagają ludzi o pieniądze, bo zaraz będą musieli zamknąć swoją działalność. I nie będą mogli już pomagać biednym pieskom. Krzywo to wygląda. Jak coś się w tym temacie ruszy, to o wszystkim was poinformuję, więc subskrybujcie kanał i bądźcie na czasie. Ja powiem jedną rzecz, nie? Jakby, no dziwnie wygląda przede wszystkim ta sprawa z adopcją psa i z tą rozmową telefoniczną. Jakby, nie pamiętam kiedy dokładnie, ale jakby parę miesięcy temu była taka akcja we Wrocławiu, że był taka restauracja sushi, która oferowała zestaw sushi, że tam kupowałeś, nie wiem, powiedzmy 150 zł kosztował ten zestaw sushi, tam miałeś tam ileś tam hosomaków, jakichś tych innych rzeczy, które się w tych sushi sprzedaje. I to była taka akcja powiązana z Diozem, że cały zysk, który z tego sushi został wygenerowany, no to szedł, żeby wspierać Dioz. Sandra ogólnie to o tym Diozie to słyszę w domu, jak nie od 3 lat, to od 5, nie? Jakby ona już, bo oni się wyhajpowali przez jakieś takie ostatnie 1,5 roku. Wiadomo, tam Boxdel był, Budda, wiesz, Fame i tak dalej. I też było parę takich słynnych interwencji, jak na przykład w domu Daniela Magicala i tak dalej. No, ale no ja o tym Diozie słyszę u siebie w domu już lata, nie? Jeszcze jak oni stosunkowo malutcy byli. Bo Sandra takie rzeczy przeżywa i ona tam ich wspiera, nie? No, jak był ten zestaw Diozu, to ja poznałem tych ludzi. Byliśmy właśnie na obiedzie, zjedliśmy, bo ona jakąś storkę właśnie wrzucała z tego, że z Wrocławia i tak dalej. Zresztą Sandra planowała pojechać do Diozu i to też słyszałem już przynajmniej przez 1,5 roku, zanim jej kanał zawiesili, a kanał jej zawiesili rok temu. No to jeszcze wcześniej. No i wtedy chyba jakoś tam Bungie pojechało i ona przyjmowała, patrz, Bungie tam pojechało, że fajnie, że ona też chciała, tylko że jak teraz pojedzie, to wszyscy powiedzą, że ona po nich specjalnie pojechała, ona już tam ileś czasu planuje jechać i no i problemy, nie? Potem ten problem przez YouTube został rozwiązany. Nie miałem gdzie tego nagrać. No i ja pamiętam taką rozmowę, bo ja kilkukrotnie się widziałem z współpracownikami, czy nawet z tym właścicielem, się przy okazji sushi, czy jakiś inny. I wiem, że był taki temat poruszany w tamtym momencie, że oni chcieliby pójść do jakiegoś programu, czy najlepiej na żywo, czy ewentualnie na jakiś odcinek, żeby skonfrontować się z tymi ludźmi, którzy tam mają... Ja niestety aż tak nie śledzę, więc wam co do Joty nie powiem. Ale co, mają jakieś fanpage o nich i tam jakieś rzeczy piszą i że chcą przedstawić jakieś dokumenty sądowe i jakieś tam inne rzeczy i że są gotowi na tą konfrontację. Ja oczywiście tych dokumentów nie widziałem, nie? Bo tak jak mówię, ja nie jestem jakoś za bardzo intu. No i akcja miała być taka, że oni na ferki mieli pójść, tylko że Boxdel urwał kontakt. No, że chyba miało być nawet tak, Jak dobrze pamiętam, że oni mieli właśnie na te aferki live przyjść i chyba ta kobieta, chyba to jest kobieta, która prowadzi jakiś fanpage duży o Diozie, taki anty, nie? I że tam mieli się skonfrontować, tylko chyba Boxdel jakoś uciął kontakt, czy ja nie wiem, w którym momencie się to wysypało, a wiem to dlatego, że mnie pytali o jakąś alternatywę, nie? Jeśli tam, wiesz, tamten się nie odzywa, czy
czy tam się temat wysypał, to jakby w którym miejscu to by można było zrobić, żeby było dobrze, wiesz, uczciwie, rzetelnie, wiesz, że przychodzą tam porozmawiać, podebatować, ewentualnie dociekać. Byli w aferkach, ale byli w aferkach i rozmawiali jakby jedni na drugich, czy nie? Czy te aferki były dużo ten? Bo ten temat aferkowy to był na początku tego roku. A, sami byli. No to pewnie jakiś nowy temat, który nie doszedł do skutku. I mnie pytali o szalonego reportera, że może do szalonego reportera się odezwać i tak dalej, nie? No, tylko ja mówię, że jeśli wy to chcecie zrobić live, to szalony reporter nie prowadzi transmisji na żywo, tylko odcinki, nie? A problem z odcinkami jest taki, że ludzie, jeśli, wiesz, przychodzisz walczyć o wiarygodność i o to, żeby skonfrontować się ze wszystkimi zarzutami, które ustosunkowują do ciebie ludzie, no to lepiej jest, jak wiesz, i są te telefony i tak dalej, nie? To było jak Bogdan obiecał, że płaci kasę po Pandorze. No dobra, no to jakby to miało być, no to niedawno to miało być, nie wiem, z 2 miesiące temu, żeby kurwa coś rzucić. Może to było w styczniu, a może to było w lutym, no nie wiem. To jak mówię, no ja tym nie żyję, nie? Ja za dużo nie wiem. Więc mnie jedna rzecz tutaj tylko zastanawia w tym temacie, bo ja nie mówię, że Konopski ma rację, czy tej racji jest pozbawiony, nie? Bo jakby ja też, wiesz, bo to jest na przykład moment, w którym Konopski porusza to, że oni bardzo takie łapiące za serce posty wrzucają, a potem się okazuje, że jakby finansowo stoją okej. No poniekąd jest to takie, kurwa, że można się uśmiechnąć, nie? Bo jest to cyniczne, ale z drugiej strony ja na przykład też rozumiem, że w momencie, kiedy jest hype na coś i oni tam chyba rozbudowują jakieś rzeczy czy coś, no to koniec końców to cała fundacja ponosi koszty. Jak się hype skończy, to mogą się wypierdolić dużo ten. Ja nie wiem, co oni też robią z pieniędzmi, to też jest ciekawe pytanie, które ktoś może poruszyć, bo oni tam jakieś chyba schronisko kupili, czy nie kupili, wiesz. Można się też zapytać, nie? To wiesz, to wiesz, kto pyta, nie błądzi, nie? A jeśli rzeczywiście są skłonni do tego, żeby konfrontować rzeczywistość z jakimiś zarzutami, czy swoją wersję z cudzą wersją, no to wiesz, to nie wiem, pewnie by pokazali faktury i tak dalej, nie? Jak oni mają 10 milionów na plus co roku i oni potrzebują cały czas pieniędzy. A Sakura, i to właśnie pokazuje, że ty nie rozumiesz, co jest ten, co jest 5 w momencie, kiedy nawet, kurwa, raport finansowy dostajesz wyciągnięty z jakiegoś cepiku, czy chuj wie skąd. 10 milionów 900 tysięcy, jak dobrze pamiętam, dosłownie 5 minut temu miałeś pokazany raport. To były pieniądze, które weszły na konto jakby. I od tego zaczynasz wydawać. I koniec końców się okazało, że jakby zysku, bo ci nie będzie tu, nie będę ci kurwa przychodzi, dochodzi mówić, bo ty tego nie zrozumiesz, to było 4 miliony, czyli jakby 10 milionów wleciało, wydali 7, czy tam 6, czy coś koło tego, bo tam też były jakieś ułamki i tak dalej tych milionów. I jakaś nadwyżka została, tylko to nie była nadwyżka 10-milionowa, tylko nadwyżka chyba 4400. Zysku 4 bańki, no dobra, dalej mają, niech będzie 80 zwierzaków i teren, na co oni to przepalają. Ja tam nie byłem. Wiem tylko, że gdzieś pod Łodzią jest jeden dios i gdzieś koło Jeleniej Góry jest drugi dios. No, jak ja z nimi rozmawiałem, to mi pokazywali, że oni tam mają jakiegoś wilka, jakieś ten, świnki, nie świnki. Nie wiem, myślę, że warto by było tam, jak jesteś zainteresowany, stary, i chcesz... Ja nie jestem przede wszystkim niczym adwokatem, nie? Więc mi na koniec dnia, wiesz, ja nie jestem ani wspólnikiem, ani współpracownikiem i tak dalej, więc jeśli masz jakiś problem do nich, to miej do nich, nie do mnie. No oni na pewno, kurwa, mają więcej niż 80 zwierzaków. Ale ile dokładnie i tak dalej, no to właśnie dziwi mnie, że na przykład Konopski, który mógłby zrobić fenomenalny materiał, że na przykład, bo jakby rozumiem, że się z nimi nie kontaktował, nie? Ja nawet, bo ja sam jestem ciekawy, nie? Mnie to ciekawi pod jednym względem, bo skoro Sandra chodzi mi o tym mówi od paru lat, ja też poniekąd poznałem tych ludzi, to jakby dla zaspokojenia własnej ciekawości jego chciałbym wiedzieć, czy ci ludzie są w porządku, czy nie. I tak jak wam mówiłem parę godzin temu, jak rozpoczynałem tego live'a, że widziałem, bo mnie to ciekawiło, ja widziałem zgrzyt, 27 to oglądałem, kwietnia. Tak? Czy to wtedy, kiedy wyszło? Nie, dzień po tym, jak to wyszło, to oglądałem. Oglądałem dosłownie ten fragment. Wam zresztą go cytowałem na samym początku. I ja stwierdziłem, bo Gimper mniej więcej pod koniec mówił, że się tam chyba zastanawia, czy tak zasugerował, że być może zrobi jakiś materiał o tym. I stwierdziłem, że do niego napiszę i do niego napisałem po tym. Dobra, ja mu napisałem tak. Wiedziałem, że chyba masz robić materiał od JOS. Chcesz do nich jakiś prywatny kontakt, bo Sandra jest nimi zafascynowana i się z nimi zna. Ona im hajs wpłaca i promuje.
to może jakąś konfrontację pierdolnąć. Mnie ciekawi, żeby ktoś to wyjaśnił w jedną z dwóch stron. Bo jak mi ktoś przychodzi do domu i coś tam kątem ucha słysza, a potem w necie jest inaczej, to chcę wiedzieć, kto wali w chuja. A wiem, że oni kiedyś chcieli konfrontować się z tymi zarzutami wszystkimi, bo Oxel miał ofkę, żeby to na ferkach zrobić. To jak ci to pomoże, to mogę Sandry zapytać, czy da numer i spróbuję nagrać taki temat. Nagrać, że załatwić. Dałem w ten. Więc mówię, kurwa ty, no niech się dzieje, nie? Niech to robią, tylko mi nie odpisał. Więc no, więc mnie ciekawi, dlaczego jakby nikt też... Jakby po chuj konfrontować rzeczy z artykułami w internecie, chyba skoro weźcie ich na wywiad, nie? Stary tego Eryka z Diozu siedział za przekręty. No i stary, no a to zero-jedynkowo oznacza, że Eryk jest złym człowiekiem? No ja nie wiem, stary, to też jest informacja, którą ty mi podajesz na czacie. Za przeproszeniem jego ojciec może być najgorszym człowiekiem na świecie, a Eryk może być najlepszym, jakby kurwa... Jedno nie wyklucza drugiego, wiesz o co chodzi. Teraz już chcę pozwać tych youtuberów, co ich nagrywają na 500 tysięcy. I każdy opiewający na pół miliona... Ale... Cztery pozwy i każdy opiewający na pół miliona złotych. Z takim powództwem Dios... Ja też się dziwię, bo ja widziałem jakieś urywki wtedy z tym psem, jak ten... Jak on nagrał tam, że o, to my teraz nie będziemy pomagać i coś tam i taki ten, nie? Więc dziwi mnie, że kładą tego do filmu nie wrzucił. Występuje przeciwko youtuberom, przeciwko znanym osobom z życia internetowego, z życia publicznego, którzy postanowili wykorzystać naszą nazwę, nasze osiągnięcia i zasługi na przestrzeni kilku lat, by podbić sobie zasięgi, przekazując niekoniecznie rzetelne i niekoniecznie prawdziwe informacje dotyczące psa, ratowanego psa w sobotę na autostradzie. Gdy rzetelni dziennikarze zainteresowali się tematem i postanowili zgłębić go nieco, doszli do wniosku, że nie będą publikować żadnych materiałów na ten temat, ponieważ no, rzeczywistość wygląda zgoła inaczej niż ta, którą niektórzy postanowili przekazywać. Dlatego też uznając, że nie można pozwolić na to, by dalej szerzono kłamstwa i nieprawdy na temat działalności charytatywnej organizacji, która od lat zajmuje się ochroną zwierząt, poprosiliśmy zaprzyjaźnioną kancelarię adwokacką o zajęcie się sprawą i ocenili oni, że 500 000 złotych od każdej z tych osób będzie wystarczającą kwotą, którą zdołają pokryć, a która będzie mogła zadośćuczynić temu hejtowi, przez który przechodzimy za to, że jako jedyni zareagowaliśmy na... On nie był jakoś chory nieuleczalny niedawno? No on chyba chemię miał, ale ja nie wiem, nie jestem kurwa lekarzem, nie? Psa leżącego na środku autostrady. Jak wyglądała sytuacja związana z tym zwierzęciem i jak wyglądały okoliczności faktyczne? Ano wyglądały tak, że pewna rodzina spotkała na autostradzie psa. Zmęczonego, wychłodzonego, zziębniętego, który trząsł się z powodu wychłodzenia. Zwierzę wyglądało źle. Na miejsce przyjechała policja, jednak nie była w stanie zapewnić mu jakiejkolwiek pomocy. No i co? I ludzie zaczęli szukać tej pomocy i znaleźli ją w Diozie. Znaleźli ją w Diozie i my z poświęceniem swojego życia prywatnego, życia osobistego udaliśmy się po tego psa, choć wcale nie musieliśmy. To zwierzę mogło spokojnie sobie czekać do poniedziałku, a zaczną działać urzędy odpowiedzialne za bezdomne zwierzęta. Tylko, no, czy to zwierzę dotrwałoby do poniedziałku na środku autostrady? Ja myślę, że dla niektórych lepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby tego psa rozjechało auto, czy po prostu tir, niż udzielenie mu pomocy, bo widać, że udzielenie zwierzęciu pomocy przez organizację, która finansuje swoje działania tylko i wyłącznie z darowizn, jest takim nadużyciem, że po prostu organizacje chyba przestaną to robić i przestaną reagować. Organizacje, które w tym kraju są jedynym, że tak powiem, gwarantem, który udzieli pomocy zwierzęciu, gdy instytucje państwowe nie działają. Ale do rzeczy. Dojechaliśmy na miejsce, rzeczywiście pies leżący, opatulony kocem grzewczym, który użyczyła policja, opatulony kocykiem, który rodzina miała akurat w samochodzie, rodzina, która znalazła tego psa. Widzimy psa niechodzącego, widzimy psa zziębniętego, widzimy psa, który jest wymęczony niesamowicie,
tułaczką. Nie wiemy, ile ona trwa, nie wiemy, skąd on jest, bo pies nawet nie ma ani obroży, ani chipa, dzięki któremu moglibyśmy ustalić jego właściciela. Mając na uwadze to, że wszystkie zwierzęta w diozie są finansowane przez darczyńców, nasza działalność jest finansowana przez darczyńców, prosimy ludzi o to, żeby pomogły nam zdiagnozować psa, ewentualnie go wyleczyć. Nie wiemy, co mu jest, ale widzimy, że pies nie chodzi, że pies nie jest w stanie ustać na swoich czterech łapach, co może wskazywać na połamane kości, złamany kręgosłup albo inne obrażenia wewnętrzne, no, które trzeba zdiagnozować. A tak się jakoś w Polsce stało, że lekarze weterynarii, w ogóle działalność usługowa weterynaryjna, no, nie odbywa się za darmo i trzeba za to płacić. I właśnie organizacje ochrony zwierząt, takie jak DIOS, płacą za to z darowizn. Płacą za to dzięki ludziom, którzy decydują się pomóc tym zwierzętom. Będąc tam na miejscu, nie wiedzieliśmy, czy właściciel się znajdzie, nie wiedzieliśmy, jak długo ten pies będzie u nas i nie wiedzieliśmy, co mu jest. A musieliśmy zabezpieczyć środki finansowe na to, żeby w razie W trzymać go w ośrodku przez najbliższe dni, tygodnie, miesiące, zabezpieczyć środki finansowe na to, by go wyleczyć, na to, by go zdiagnozować. A były w diozie przypadki zwierząt, chociażby Bostona, który w podobnych okolicznościach znalazł się pod opieką dios, a którego leczenie kosztowało 50 tysięcy złotych. 50 tysięcy złotych, które zostały pokryte przez darczyńców, tylko i wyłącznie. No ale nic. Jesteśmy na miejscu, zabieramy tego psa i o godzinie zaczynamy diagnozować, badać. Okazuje się, że zwierzę jest wychłodzone, ma nieleczone stany zwyrodnieniowe, stąd w wyniku tułaczki zwierzę jest zmęczone, zwierzę jest przemoczone i po prostu siadło na łapy. Do tego pchły i kleszcze, zaniedbania, które, no, które pokazują, że ta opieka może nie była perfekcyjna. No i co dalej? No i dalej o godzinie 23 zgłasza się do nas osoba podająca się za właściciela tego zwierzęcia. No okej. Okay. Prosimy tego człowieka, proszę pana, proszę przesłać dokument potwierdzający, że pan jest jego właścicielem i że zwierzę było należycie zaopiekowane u pana. Bo niecodziennie zdarza się, że znajdujemy pieski na środku autostrady, na środku ogrodzonej autostrady, które sobie po prostu tam leżą. Niecodziennie. Dlatego jako organizacja ochrony zwierząt po pierwsze musimy zweryfikować, czy zwierzę... Przypomniałem sobie jedną rzecz, bo była taka informacja, tylko nie pamiętam jakby w którym materiale to było poruszone, albo gdzieś to przeczytałem, że ponoć właściciel czy właścicielka tego psa powiedziała, że ktoś im tego psa wręcz z podwórka ukradł i że jakieś nagranie z monitoringu miało być. Wyszło to nagranie czy nie? Zwierzę miało opiekę czy jej nie miało? Bo ile to było sytuacji, kiedy znajdowały się zwierzęta porzucone, a gdy sprawa zrobiła się nieco medialna, to nagle właściciele twierdzili, że zwierzę... Nie wypuścił, ktoś otworzył bramę. No dobrze, ale... Jest z tego nagranie, czy to po prostu było tak powiedziane? Im się zapodziało. Przy okazji dowiadujemy się, że już po odnalezieniu przez nas zwierzęcia, gdzieś w przestrzeni internetowej zostało zamieszczone ogłoszenie, że psiak zaginął. Ziemnięty owczarek podhalański w kwietniu typie. Te psy śpią na śniegu przy minus 20, mają na to wywalone. Serio? Minus 20 te psy? Wow. 23 również zawiadamiamy policję o tym, że, i to mailowo, posiadamy na to wszelkie dokumenty. Zawiadamiamy mailowo, odnalazł się właściciel, prosimy o decyzję. A dlaczego prosimy policję o decyzję? Dlaczego to nie DIOS decyduje w sprawie psa, który został znaleziony na ulicy i zabezpieczony właśnie przez tą policję? Ano dlatego, że jak ktoś dziecko odbiera, w sensie jak sąd odbiera dziecko rodzicom, to nie dom dziecka decyduje o tym, czy to dziecko oddać rodzicom, tylko sąd. I tak samo było w tym wypadku. Przepisy kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia mówią jasno, że jeżeli organ zabezpiecza chociażby zwierzę, które zgodnie z prawem może ulec przepadkowi, sąd może orzec, że to zwierzę nie może wrócić do właściciela, bo popełnił on wykroczenie. I w takich wypadkach to policja decyduje, czy zabezpieczyć to zwierzę. Zdecydowała, tak, zabezpieczamy to zwierzę, ściągamy je z autostrady. I później to policja decyduje, czy takie zwierzę właścicielowi oddać. Więc już o 23
Skontaktowaliśmy się z policją, wysłaliśmy maila z prośbą o pilną decyzję. Co mamy dalej robić? Oddawać zwierzę, czy nie oddawać zwierzę? O tej samej porze powiadamiamy naszą opinię publiczną o tym, że zgłosił się właściciel i czekamy na decyzję policji. W tym czasie zwierzę jest u nas. Właściciel, no, po 12 godzinach przesłał nam zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie, jednak no, nie chciał podawać swoich danych, więc nie mogliśmy ustalić jego personaliów. Po 12 godzinach od momentu, kiedy poprosiliśmy go o zaświadczenie, on dopiero je wysyła. Przez całą noc do godziny 11 następnego dnia nie mieliśmy od niego żadnej, ale to żadnej informacji. Od razu w momencie, kiedy przesyła do nas zaświadczenie, zwracamy się do policji i piszemy do właściciela. Proszę pana, proszę pilnie pojechać na policję, która zajęła się tym zwierzęciem, która go zabezpieczyła i ustalić, czy zwierzę może wrócić. Jeżeli my dostaniemy potwierdzenie z policji o tym, że zwierzę może wrócić, od razu wydamy panu to zwierzę. Tylko potrzebujemy na to jakiejkolwiek informacji. Bo jeżeli my byśmy wydali zabezpieczone przez policję zwierzę bez zgody policji, to popełniamy przestępstwo. A ja nie mam zamiaru pójść siedzieć za to, że utrudniam postępowanie, udzielam wsparcia osobie, co do której jest prowadzone postępowanie. Postępowanie za niedopilnowanie zwierzęcia. Także czekając na tą decyzję, no po prostu wszystko było w rękach właściciela. Żeby pojechać do dyżurnego policji, żeby udać się na komisariat i ustalić, czy może on odzyskać swoje zwierzę. No ale nie, właściciel postanawia przyjechać pod bramę ośrodka i pod bramą ośrodka przekazać, że on jest chętnym na adopcję jakiegoś zwierzęcia. No dobra, został wpuszczony. No i stanął pod biurem ośrodka i mówi: nie, 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 ja proszę państwa przyjechałem po swojego psa. Niestety żadna z osób decyzyjnych nie była na miejscu, więc pracownicy dzwonią do mnie i mówią: słuchaj, przyjechał pan, mówi, że jest właścicielem tego psa z nocy, prosi o jego wydanie, żąda, nie chce podpisać dokumentów, które są obligatoryjne w przypadku wejścia na teren ośrodka, które są wymagane od nas przepisami sanitarnymi, nie chce się wylegitymować, co mamy robić? Zadzwoniliśmy do komisariatu policji w Brąszewicach z informacją: drodzy państwo, sprawa wygląda tak. Policja została wczoraj zawiadomiona, dzisiaj zawiadomiona. Czekamy na decyzję policji, aby wydać psa. Nie mamy dalej tej decyzji, nie wiemy co robić. Bardzo prosimy przyjechać na miejsce, bo nie wiemy co się dzieje. Ja będę tam za godzinę i będziemy dalej ustalać co się dzieje. No i przyjechałem na miejsce i pokazuję policjantom maila. Pokazuję maila, że właściciel został poinformowany, że decyzję w tej sprawie podejmuje policja. Nie my. Z jakiej racji my? My byliśmy tylko od tego, żeby pomóc zwierzęciem i żeby tego zwierzęcia nie rozjechał samochód. A o tym, co dalej ze zwierzęciem robić, decydują organy. No i policjant mówi: hola, hola, proszę pana, ale pan nas o tym nie poinformował. Pan nas powiadomił o tym, że psa tutaj u panu nielegalnie trzymają, no i co? A no, bo nie poinformował. W każdym razie policja ustaliła z dyżurnym policji. Zajęło to bardzo niewiele czasu. Właściciel mógł to zrobić zdecydowanie szybciej. Komendant policji razem z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu wyrazili zgodę na to, żeby psa oddać. Wyrazili zgodę. Tą potem zgodę mógł wystąpić sam właściciel. No ale cóż. Lepiej było zrobić aferę koperkową i powiedzieć, jaki to dios jest okrutny, że pieska, który został znaleziony na środku autostrady, no nie chcą bandyci wydać. No nie chcą bandyci wydać właścicielowi. No nie chcieliśmy wydać właścicielowi, bo to nie my decydujemy w tym wypadku o tym, czy psa oddać właścicielowi, czy nie oddać właścicielowi. No i rozumiem, że do niektórych ciężko to dociera, ale tak jest. Tak jest. Na szczęście mamy pełną dokumentację potwierdzającą te okoliczności. Na szczęście mamy notatki policyjne policji, która przyjechała na miejscu, policji, która została wezwana przez nas, a nie przez właścicieli, bowiem chcieliśmy, żeby to wszystko odbyło się zgodnie z procedurą. Gdybyśmy nie musieli czekać od właściciela 12 godzin na przesłanie zaświadczenia, gdybyśmy nie musieli czekać, aż właściciel raczy powędrować do policji i poprosić o to, żeby wydali nam tą dyspozycję zwrotu psa, na pewno wszystko odbyłoby się zdecydowanie szybciej. Ale my też
znając różne sytuacje, które miały miejsce w przeszłości w Polsce, od tak bez weryfikacji żadnej, na gębę, nie wydajemy zwierząt, które w jakichś to okolicznościach znalazły się na środku autostrady. No niestety, my jesteśmy organizacją ochrony zwierząt i każda taka sytuacja powinna zostać zweryfikowana, bo gdyby matka dopuściła do tego, że jej dziecko ucieknie i znajdzie się na środku autostrady, to z automatu by miała odebrane dziecko i zarzuty postawione. No to jest pies, rozumiemy, zdarza się taka sytuacja. Ale o tym, co dalej z tym zwierzęciem, decydują organy. Organy, nie my. Nie dom dziecka decyduje, co dalej z dzieckiem, tylko sąd. O psie znalezionym i zabezpieczonym przez policję z autostrady nie decyduje DIOS, tylko decyduje policja. I każdy o tym wiedział od godziny 23 dnia, kiedy to zwierzę zostało znalezione. Tak więc informacje o tym, że DIOS to przywłaszczył psa i w ogóle był taki najgorszy, no co najmniej nie polegają na prawdzie i dokumenty przeczą temu założeniu, ponieważ właściciel tego samego dnia został poinformowany, że pies zostanie mu wydany, tylko musi dopełnić pewnych formalności uprawniających nas do wydania zwierzęcia. Jeżeli chodzi o zbiórkę, tak, DIOS organizuje zbiórki pieniędzy. DIOS organizuje zbiórki pieniędzy, ponieważ jako jedna z niewielu organizacji ma ośrodek, gdzie utrzymuje te zwierzęta, ma setki zwierząt pod opieką i wie, z jakimi kosztami wiąże się przyjęcie zwierzęcia pod opiekę. A niestety pośród tak wielkiej rzeszy gwiazd internetu, no nie ma ludzi, którzy chcieliby się tym swoim dochodem podzielić ze zwierzętami, no ale może zadośćuczynienie, którego będziemy żądać, przyczyni się do poprawy sytuacji w ośrodku i przyczyni się do tego, że mniej zbiórek będziemy musieli organizować. Niestety zwierzę kosztuje. Ja rozumiem, że ludzie, którzy nie są zhańbieni pracą na rzecz zwierząt, nie są zhańbieni taką pomocą charytatywną, oddolną inicjatywą. Ludzie, którzy w sobotę wieczorem nie podnieśliby dupy z krzesła i by nie pojechali po błąkającego się bezdomnego psa, nie wiedzą, jak to wygląda. Cztery pozwy i każdy opiewający na... Okay, to jest tyle? Czy to jest druga część? Ale my wiemy, okay, bo my ratujemy tysiące zwierząt rocznie i wiemy, że każdy przyjęty pies, o czym informujemy swoich darczyńców, kosztuje, bo trzeba go zbadać, trzeba go wdrożyć leczenie, trzeba wdrożyć profilaktykę. Z chwilą, kiedy my tego psa łapaliśmy, nie wiedzieliśmy, ile to zwierzę będzie u nas, a musieliśmy zabezpieczyć środki na to, na najgorsze. Musieliśmy zabezpieczyć środki na to, jakby się okazało, że pies jest połamany, ma połamany kręgosłup, dolega mu nie wiadomo co. Okazało się, że nie. Dlatego od razu nasi darczyńcy zostali poinformowani o możliwości zwrotu wpłaconej darowizny. Od razu, gdy ustaliliśmy, że te koszty, że po pierwsze znalazł się właściciel, a te koszty, które zostały wycenione przez nas, są zdecydowanie mniejsze. Wyceniamy te koszty utrzymania tego zwierzęcia, jego ratowania na podstawie takich, to prawda, niejasnych kryteriów, bo nie wiemy, jak długo ten pies będzie u nas siedział, nie wiemy, jak wiele środków trzeba będzie w niego zainwestować, nie wiemy, czy będzie wymagał rehabilitacji, nie wiemy, czy będzie wymagał operacji. Na pewno nie wiedzieliśmy tego w momencie, kiedy jako jedyni pojechaliśmy po tego psa na autostradzie. Dziwnym trafem policja, która interweniowała w sprawie tego zwierzęcia, również nic nie wiedziała o tym, że zwierzę uciekło, choć właściciel teraz opowiada, że był na policji, informował o tym, że pies mu uciekł. Jakby informował, to ci panowie, którzy byli tam na autostradzie, ci funkcjonariusze policji, na pewno by o tym wiedzieli, bo pozostawali w stałej łączności z dyżurnym, z tym samym dyżurnym, który odbiera takie informacje od ludzi, którzy przychodzą na komisariat. Tak więc, moi drodzy, nie pozwolimy sobie na to, by naszą pracą, która trwa od lat i polega na ratowaniu zwierząt, wycierać sobie mordy i mobilizować ludzi do klikania tam w te wszystkie media społecznościowe, jaką to przestępczą działalność popełniliśmy. Jeżeli ktoś nie ma pojęcia, jak to wygląda, jeżeli ktoś nie ma pojęcia, jak wygląda praktyka, nie ma pojęcia, jak wyglądają przepisy, to lepiej, gdyby się w tej sprawie nie wypowiadał. Oj, chodź, bo coś tutaj jęczysz, może ci się siusiu chce.
Ani razu żadna z tych osób, która twierdzi, że chcieliśmy przywłaszczyć zwierzę, nie zapytała się nas, jak było. Nie ustaliła, nie chciała zweryfikować tego, jak wyglądała cała procedura zwrotu zwierzęcia. A szkoda, no bo gdyby taka weryfikacja miała miejsce, to może uchronilibyśmy się wszyscy przed postępowaniem, przed procesem. Już pomijam, że wszelka wiedza niektórych osób to jest czerpana z portali, które są w zainteresowaniu służb walczących z cyberprzestępczością. Służby, które prowadzą postępowania w sprawie, no właśnie, w jakiej sprawie. Szkoda, że tym się nikt nie interesuje, jak ci sami ludzie włamują się do ośrodków, podpalają nam samochody, jak gnębią zwierzęta, jak rzucają na teren ośrodka petardy, jak niszczą nam ogrodzenie i ci sami ludzie stają dziś w roli informatorów tych wszystkich youtuberów i tych wszystkich gwiazd internetowych, jaką to DIOS prowadzi przestępczą działalność. Wasze działania, moi drodzy, wasze działania powodują to, że jedyne instytucje, jedyne organizacje, które są ostatnią deską ratunku dla zwierząt właśnie w takich sytuacjach, dla tych zwierząt, które leżą na ulicach i którym nikt nie ma nie ma ludzi, którzy by byli chętni im pomóc. To sprawia, że wiele organizacji doszło do wniosków, że to jest po prostu niecelowe. Niecelowe jest pomaganie takim zwierzętom, bo zamiast słowa wdzięczności, zamiast kilku słów super, pojechaliście, uratowaliście to zwierzę, jak było, powiedzcie mi jak było, zamiast tego obrzucacie nas gównem. I organizacje to widzą, i organizacje, do których zwraca się połowa społeczeństwa o ratowanie zwierząt, zaczyna zastanawiać się, czy to dalej robić. Także swoimi działaniami możecie wkrótce doprowadzić do tego, że zwierząt nie będzie miał kto w Polsce ratować. Bo jedyny gwarant, który to aktualnie robi, jest przez was hejtowany, jest przez was obrzucany z błotem, jest przez was mieszany z gównem. Pomimo, że nie macie zielonego pojęcia o tym, jak wygląda taka praca, nie macie zielonego pojęcia, jak wygląda prowadzenie takiego ośrodka. Takiego, w którym zwierzęta mają zapewnione domowe warunki życia. Nie macie pojęcia, ile kosztuje ratowanie zwierząt. Nie macie pojęcia, ile poświęcenia wymaga ratowanie zwierząt. W tej branży nie macie pojęcia o niczym. Macie za to pojęcie o tym, jak wzmocnić swoje zasięgi, wykorzystując znaną wszystkim nazwę DIOS. No właśnie. Szkoda tylko, że to wykorzystywanie przez was tej nazwy skutkuje tym, że wkrótce nie będzie miał kto ratować zwierząt. My też możemy powiedzieć, że dobra, kończymy dzisiaj, skoro tak to ma wyglądać, skoro za to, że chcemy pomóc, chcemy się poświęcić, mamy zostać zbesztani, jak najgorsi kryminaliści, to my to kończymy. Szukam dzisiaj osoby, która tu przyjdzie, przejmie nasze obowiązki, przejmie nasze rachunki bankowe, przejmie te wszystkie miejsca, które stworzyliśmy, miejsca, w które zainwestowaliśmy miliony złotych, żeby zwierzęta miały godne warunki. Niech ktoś dziś przyjdzie, niech ktoś dziś to przejmie i prowadzi tak samo jak my. Czekam, bo niestety nie znajduję takich osób. Znajduję ludzi, którzy nie mając zielonego pojęcia o realiach ochrony zwierząt, mają bardzo wiele do powiedzenia. Mają bardzo wiele do powiedzenia osobom, które ratują tych zwierząt tysiące rocznie i spotykają się z różnymi sytuacjami. Chociażby z sytuacjami znajdowania zwierząt, które były porzucone, które konały przy drogach, a gdy sprawa zrobiła się medialna, nagle te zwierzęta odnajdywały swoich cudownych właścicieli. Dlatego mamy zasadę ograniczonego zaufania. Niemniej jednak, gdyby właściciel wykazał się takim samym zainteresowaniem w odzyskanie zwierzęcia, co zainteresowaniem w hejtowanie nas, na pewno pies wróciłby do niego zdecydowanie szybciej, bo z naszej strony gotowość do zwrotu psa była już 3 godziny po tym, jak go zabezpieczyliśmy z drogi. No ale jak widać, lepiej było kręcić aferę, niż zrobić to, o czym mówią przepisy. Pójść na policję,
powiedzieć, jaka jest sytuacja i uzyskać zgodę organu, by zwierzę zostało wydane. Niestety sprawa będzie musiała obić się o sąd, ponieważ dość wycierania sobie mordy diozem, dość nękania na... Po co zbierać na psa, którego masz zamiar po 3 godzinach oddać? Kurwa, Inku, jakby to ktokolwiek napisał, tylko nie ty, no kurwa, no. Ja nie wiem, czy to jest prawda, co on mówi, bo kurwa, mnie tam nie było. Ale jakby ich podstawowym problemem jest to, że widzą psa już z Instagramem i go opublikują 10 sekund później. Jakby to jest chyba, kurwa, największy idiotyzm, który robią, bo tej sytuacji by nie było, gdyby oni zabezpieczyli tego psa. Kurwa, z drugiej strony, jakby od razu tego nie wrzucili na Instagramie, to wiesz, to właściciele nie mogliby się zajdać, ale zabezpieczyliby tego psa, przebadali go i ewentualnie jak byłby chory na coś, to odpaliliby zbiórkę, że słuchajcie, okruszka boli, kurwa, prawa łapa, bo nie wiem, bo sobie ją zwichnął. I to będzie kosztować, nie wiem, 600 zł. Tylko wiesz, biorą psa, już jest zbiórka na coś, co być może wyjdzie, być może nie. Ja też jestem człowiekiem rozumnym i rozumiem, że jeśli na okruszka koniec końców wydadzą 100 zł, a nie 5 tysięcy, które zebrali, to te pozostałe 4900 wydadzą, nie wiem, kurwa, na jakiegoś rysia, którego trzymają, jeśli mają jakiegoś rysia, nie wiem, czy mają rysia. Albo na jakiegoś kucyka, którego, kurwa, mają, albo na innego psa, który nie ma zbiórki i tyle, nie? Ale ja mam swoje spostrzeżenia odnośnie, tylko czekam, aż on skończy swoją wypowiedź. Za to, że jako jedna z niewielu organizacji w Polsce jesteśmy do dyspozycji ludzi, że wypruwamy sobie żyły i staramy się ratować te zwierzęta, staramy się ratować zwierzęta bez jakiegokolwiek wsparcia państwa, jeżeli kogoś bolą te nasze zbiórki, jeżeli ktoś uważa, że to jest tak... No dobra, Kasztanos, ty piszesz, stary, tylko chodzi o hajs, im szybciej, tym lepiej, kurwa, oni mają wyjebane w te psy. A skąd ty wiesz, czy mają wyjebane w te psy? Ja nie wiem, nie? Ja nie wiem, ale być może ty wiesz i mi wytłumaczysz, w którym momencie jakby wszedłeś w posiadania takiej wiedzy, że możesz coś z taką dozą pewności stwierdzić. Wiecie co, poczekajcie, ja poczekam, aż on skończy mówić i wam powiem, co o tym myślę, nie? Tak haniebne działanie, to niech chociaż uratuje jednego psa w takim stanie, w jakim my każdego dnia je ratujemy i niech opłaci jego koszty leczenia i utrzymania. Wtedy może zorientuje się, ile to kosztuje. Ja myślę, że ludzie, którzy nas obserwują, wiedzą, ale ludzie, którzy obserwują tych ludzi, którzy zdecydowali się obrzucić nas gównem, nie mają zielonego pojęcia, jak to wygląda. Także 500 000 zł od każdej z tych osób może pozwoli nabrać trochę namysłu, może pozwoli trochę lepiej weryfikować fakty i może pozwoli trochę lepiej filtrować informacje odnajdywane w przestrzeni internetowej. Bo tak powinno wyglądać rzetelne dziennikarstwo, że chociaż jeden z tych przodowników YouTube'a, Instagrama czy innych mediów społecznościowych, choć jeden powinien wysłać do nas maila, jak właśnie pewien redaktor, który poprosił o wyjaśnienie sytuacji. No i gdy mu wyjaśniliśmy tą sytuację na 4 stronach, doszedł do wniosku, że to jest jakiś dramat, jak zostaliśmy zmieszani z gównem. Także nie chciałem tego robić. Nie chciałem w ogóle, chciałem pominąć to. Ale rozumiem, że na naszym garbie niektórzy chcą się wybić. I że to, co robimy od 7 lat, to, co zgromadziło tutaj miliony obserwujących, jest powodem takim, że na nas można jechać. Nie, na nas się nie jedzie. Bo my nie robimy niczego niezgodnego z prawem i nie robimy niczego, co byłoby związane z krzywdą dla zwierząt. Robimy wszystko dla zwierząt i robimy to od lat i wiemy, jak to robić. W przeciwieństwie do was. Do zobaczenia. Na zakończenie. A jeszcze tu jest? Nie. Mamy tutaj Gucci'ego. Gucci został znaleziony w podobnych okolicznościach, co ten owczarek. Został znaleziony, tylko na jego nieszczęście miał połamane 2 łapy, połamany kręgosłup i połamaną miednicę. Jego leczenie wyniosło 12 tysięcy złotych. Rehabilitacja, leczenie i przywrócenie mu sprawności. Gucci mieszka w diozie od około 2 lat. Wyobraźcie sobie, jakie wydatki fajne musieliśmy poczynić na to, żeby ten pies godnie mógł z nami żyć przez te 2 lata, bo nikt nie chce go zaadoptować do adopcji. Więc przyjmując zwierzę do ośrodka,
Kurwa, jakby mi Sandra pozwoliła mieć Gucciego, to bym wziął Gucciego. Jak od razu patrzysz na Gucciego i kurwa... patrzysz na oczy Gucciego i kurwa Gucci jest turbokozakiem, nie? Jeszcze się Gucci nazywa, więc byłoby Gucci. Prowadząc interwencję, my jesteśmy racjonalni, dlatego prowadzimy zbiórki. Jesteśmy racjonalni, bo musimy mieć później za co utrzymać te zwierzęta. Zwierzęta, które tak jak Gucci mogą być z nami przez 2 lata, a za coś musimy dać im jeść, za coś musimy je zaszczepić, za coś musimy je odrobaczyć i wyżywić. Za coś musimy opłacić ludzi, którzy się nim opiekują, za coś musimy opłacić prąd, wodę, odpady i ścieki. Także zbiórki są organizowane, moi drodzy, dla zwierząt. Zbiórki są organizowane dla zwierząt, które w perspektywie czasu mogą być z nami miesiące, lata, o których później każdy zapomina. Tak samo tutaj by było. Gdyby właściciel tego zwierzęcia się nie odnalazł, ten pies z nami byłby zapewne przez długi czas. Bo ile to mamy owczarków w ośrodku, które są z nami pół roku, rok, 2 czy 3 i jakoś nie ma chętnych na ich adopcję. Organizując zbiórkę środków, my musimy mieć to na względzie, że to zwierzę z nami będzie i za coś to zwierzę musimy utrzymać. Tak jak setki innych, które aktualnie są w ośrodku DIOS. Ale my wiemy, bo my ratujemy 1000 zwierząt rocznie i wiemy, że każdy przyjęty pies, o czym informujemy... Dla zwierząt to skąd masz, kurwo, tę willę za prawie 2 bańki? A jaką willę on ma? No dobra, ja ogólnie mam takie spostrzeżenia odnośnie całej tej sytuacji. Przede wszystkim ja nie jestem jakby sceptykiem niczyim, nie? Więc jakby ja tam przyjmuję do wiadomości, że ktoś chce dobrze, nie? W tym przypadku ten Konrad. Ale Konrad moim zdaniem powinien sobie odpuścić wyjaśnianie rzeczy publicznie, bo średnio mu to wychodzi. Ale nie tak, że on mówi jakieś głupoty, czy że kłamie, tylko że on jest bardzo, on we wszystkim co mówi jest bardzo polaryzujący i nawet ludzie, którzy powiedzmy są neutralni, mogą poczuć niechęć w momencie, kiedy... Bo on jest bardzo taki, bardzo agresywny, jak mówi, nie? A jeśli prowadzisz taką firmę, która bazuje przede wszystkim na zaufaniu i musisz mieć taki dar przekonywania ludzi, to on owszem to ma, bo możecie zauważyć, ja sobie też przeskrolowałem komentarze podczas oglądania tego, że ludzie się dzielą na 2 obozy. Ludzie, którzy zapewne przyszli, bo ta afera została nagłośniona i przyszli skrytykować. Ludzie, którzy krytykują, bo nie zgadzają się z działalnością albo coś im nie pasuje, bo ewidentnie jest przynajmniej parę rzeczy do wyjaśnienia. I to tylko tak pobieżnie patrząc na jakieś tam urywki jakichś filmów, które oglądałem w ostatnim czasie, a zapewne byłoby tego więcej, gdyby przy tym przysiąść. A ja mam takie wrażenie, że ludzie albo idą kurwa do końca, nie? Do końca za tym Konradem, albo kurwa tak delikatnie im coś nie pasuje, nie? Tam nie ma czegoś takiego, że ludzie powiedzą, o jestem neutralny, nie. Bardzo silnie polaryzujący jest ten ziomek. Więc myślę, że to samo, bo on jakby źle nie powiedział niczego, co mówił, tylko powiedział to w taki sposób, że już na pewno parę osób się nawkurwiało. Bo tak w dużym skrócie on stwierdził, że znaleźli tego psa. Oczywiście do tych zbiórek się nie odniósł, tak? To co mu zarzucają, więc jakby temat, do którego się nie odniósł, to nie będę go poruszał, ale on w dużym skrócie powiedział, no, że ten pies był, że po 3 godzinach się zgłosił właściciel, który miał udowodnić, że ten pies rzeczywiście jest jego, co zrobił po 12, potem przyjechał, wtargnął na teren tego ośrodka tam pod jakimś pretekstem, potem się nie chciał w żaden sposób uwiarygodnić, że to jest jego pies i tam awantury. No, niby są jakieś notatki policyjne, ale to jest tak samo jak tam właścicielka stwierdziła, że mają na nagraniu, że ktoś im tego psa specjalnie wypuścił. No, jakby takie rzeczy jeszcze nie wypłynęły. Więc może być to prawda albo fake. No, taki temat niejasny, nie? Najlepiej jakby jakaś konfrontacja przede wszystkim, nie wiem, tej pani czy tego pana, który jest właścicielem tego psa, żeby się skonfrontowali, jak chcą się o to kłócić. Trochę tak, no zachowuje się arogancko. Tylko teraz jest pytanie, bo ja myślę, że ludzie na podstawie tego, co widzą w życiu, jakby to ich wszystko kształtuje, nie?
jeśli i widać, że on jest taki, aż ta żółć się czasami wylewa w niektórych jego wypowiedziach i on ma taką manierę, kurwa, i totalną pogardę dla ludzi, o których mówi w większości przypadków, na przykład tych ludzi, co porzucają i tak dalej. Bo też jest pytanie, jakim byłbyś człowiekiem, bo inaczej spojrzeć na świat, jeśli przez 4 lata jeździsz, kurwa, po jakichś shopach i znajdujesz tam konające zwierzęta, nie? Więc na pewno ma to jakiś, oddziałuje to jakoś na psychikę i dlatego on między innymi 8 czy 10-krotnie podczas tej 25 czy nawet 30-minutowej wypowiedzi, nawet nie wiem ile ona trwała, się odnosił do przykładów takie jak te. Więc no, ale myślę, że PR-owo bardzo źle na tym wyjdzie Dios. No i że powinni to troszkę inaczej tam rozegrać, nie? Bo ludzie, którzy nie są zaznajomieni i przede wszystkim też żyjemy w sferze social mediów, gdzie musisz dostać szybkie strzały, nie? Czyli twoim szybkim strzałem było to, że jest afera Dios i szybkim strzałem jest ta wypowiedź. I ludzie się nie będą zagłębiać. Nikt nie poświęci na to, kurwa, godziny, żeby się zagłębić, co, kiedy było tak, skontrastować, zadać pytania zwrotne, a czemu tego nie powiedziałeś, a czemu ona tak powiedziała, to się nie zgadza. Ludzie nie będą tego analizować. Ludzie, kurwa, swajpną do góry następną informację, która będzie bezcelowa w ich życiu. I zostaną po prostu z takim pomysłem w głowie, że kurwa coś tu nie pasuje i trochę ten Konrad, kurwa, taki niezasympatyczny jest, nie? W dużym skrócie Konrad mówi, stary, jakby miał okres, no. No kurwa coś takiego, nie? To nadal oczywiście nie podważa jego wiarygodności, czy jej nie potwierdza, bo dla mnie ten temat nadal w mojej głowie jest mniej więcej otwarty. Tam jedna osoba mówi jedno, jedna drugie, no mnie tam nie było, no ja ci za dużo nie powiem. Musiałby zacząć od tego, żeby być trochę sympatyczniejszy, nie? A prywatna opinia, jakby to każdy może mieć ją w chuju, a może być też błędna, wiadomo, jakby dla mnie są spoko, nie? Tak jak zgadki czy coś, że tam nie zaśmierdziało mi kutasem, o tak w dużym skrócie. Ale to, czy potem w internecie te ich afery są, kurwa, prawdziwe czy coś, to ja nie jestem od tego, żeby potwierdzać albo zaprzeczać wiarygodności i tak dalej, bo ja się po prostu na tym nie znam. Nie znam ich wszystkich, nie rozmawiałem też z tymi ludźmi, bo tak samo jak oni powinni dostać przestrzeń, żeby się z tego wytłumaczyć, skoro są tak wpływową fundacją, tak samo ludzie, którzy ich oskarżają, powinni dostać te same możliwości, żeby na równych warunkach porozmawiać. Bani równym warunkiem nie jest to, jak jedna osoba masowo produkuje 40 TikToków, bo na każdego z nich nie odpowiesz. Ani tak samo jak oni coś powiedzą na social mediach, a druga odpowiedź się nie wybije, to tak samo nie są te warunki. Więc trzeba by było zorganizować taką dużą debatę. Wszyscy pokrzywdzeni przez Dios, albo którzy chcą im coś zarzucić, siedzą po jednej stronie, Dios siedzi po drugiej, kurwa, i niech się dzieje wola nieba, nie? Mam nadzieję tylko, że... bo szczerze w to wierzę. Ja nie... I nie chciałbym, żeby się te najczarniejsze scenariusze jakieś diozowe potwierdziły, że nikomu nie pomagają, że psy się tam zagryzają i tak dalej, bo takie rzeczy też czytałem w internecie. No ale wiadomo, do momentu, kiedy ja tego nie widziałem na własne oczy, no to wiarygodności temu nie daje. No. Z drugiej strony, gdybym nie był bezużytecznym pasożytem życiowym, to bym się tam zatrudnił na 2 tygodnie na wolontariat i wam powiedział po dwóch tygodniach, co mi nie pasowało, a co mi pasowało, nie? Z taką klauzurą, kurwa, że mogę sobie nagrywać wszystko, co chcę i co powiem, to powiem. Moja sprawa. Bez odpowiedzialności karnej. Myślę, że Dios ucierpi, no. Oni przede wszystkim tak, nie? Jakby to taka rada. Nie możesz w internecie zachowywać się jak obrażona księżniczka i to tyle, nie? Nieważne, jak mocno cię inni ludzie skrzywdzili w przeszłości, to nie możesz się tak zachowywać, bo jest dużo osób, które nawet nie wiedziało o waszym istnieniu, nie wiedziały albo nie miały zdania, bo po prostu tego nie śledzą, ale tu przyszli i się trochę zniechęcili, bo tego typu materiały, one mogą przedstawiać prawdę, ale kurwa, te nagrania są zniechęcające, po prostu. No i prawda jest taka, że też się do wszystkich kwestii tam nie odnieśli, które między innymi zostały poruszone w filmie Konopskiego, ale być może jest ich też więcej.